Cześć wszystkim, witajcie na kanale. W dniu dzisiejszym poruszymy sobie, odwołamy się do pewnego filmu, którego obejrzałem wczoraj na kanale VTech, Videotech, a mianowicie kwestie potrzeby tworzenia nośników fizycznych, kwestie archiwizowania tych nośników fizycznych, ogólnie rzecz biorąc, i to, czy są one w ogóle potrzebne w przyszłości na rzecz rzeczy cyfrowych, czyli treści cyfrowych. Moi drodzy, ja jestem kolekcjonerem, powiem wam, i nie tylko i wyłącznie mam styczność z kolekcjonerami gier, ale także z kolekcjonerami filmów, kolekcjonerami muzyki, znaczków, kart telefonicznych, monet, czegokolwiek, prawda? I powiem wam, że sam zamysł ludzi, którzy dawno, dawno temu zaczęli, nie wiem, malować obrazy, tworzyć rzeźby i różnego typu rzeczy fizyczne, jakieś, które miały w jakiś sposób, nie wiem, papirusy, miał w jakiś sposób zapewnić historię danej epoki, były tworzone nawet po to, żeby te formy fizyczne można było w jakiś sposób przechowywać i nie miały one możliwości zmiany, czyli żeby ta forma historii zachowana była w takiej formie, w jakiej została stworzona w tamtej właśnie epoce. Bo jak coś zostało na przykład wyrzeźbione, coś zostało namalowane, coś zostało już nagrane i nie ma możliwości zmiany tego na tym nośniku bądź w tej jakiejś formie, w której zostało to stworzone, no to miało to możliwość zachować formę historii w taki sposób, w jaki ona pierwotnie miała swój zamysł i została stworzona, czyli bez żadnej późniejszej cenzury, innych tam cięć na przykład, bądź zmiany samej treści. Natomiast forma cyfrowa jest o tyle niebezpieczna, moi drodzy, że w każdym momencie, czy to firma, czy to miejsce, gdzie jest to ta jakaś tam aplikacja streamingowa na przykład, czy jakaś tam miejsce w twórca na przykład, mam dostęp do tej treści, może ją wam zabrać, skasować, może ją usunąć, może ją zmienić, może ją zrobić wszystko. I najlepszym przykładem może być Disney, który wiele swoich animacji teraz zmienia, ponieważ treści tworzone 40, 50, 60, 70 lat temu są na dzień dzisiejszy niewygodne, bo były tworzone w zupełnie innej historii. I zamiast zachować je w tej formie, jakiej były, tylko dać adnotację, że odnoszą się do tamtej epoki, tamtej kultury, mającej styczność w związku z tą, właśnie teraz z kulturą i epoką, która naszła, lepiej jest zmieniać treści. I na tym właśnie polega kwestia posiadania formy fizycznej przedmiotu oraz cyfrowej, której nie posiadamy. Dlaczego? Ludzie zbierają wszystko. Zbierają znaczki, monety, karty telefoniczne, zbierają różnego rodzaju papirusy, dzieła sztuki, książki, utwory muzyczne nagrywane na różnych nośnikach, filmowe nagrywane na szpulach jeszcze z dawnych czasów, których na dzień dzisiejszy no niestety wielu filmów nie da się normalnie obejrzeć, ponieważ nie były w żaden sposób przekonwertowane na późniejsze nośniki. I moi drodzy, gdyby nie te możliwości zarchiwizowania dzieł kultury danej epoki, to nie mielibyśmy możliwości nawet o nich się dowiedzieć dzisiaj. Czy to właśnie malowidła, jakieś różnego rodzaju właśnie sztuka, muzyka, cokolwiek, prawda? Ludzie kolekcjonują chociażby, moi drodzy, kolekcjonują karty telefoniczne, kolekcjonują walutę pod kątem monet, na przykład jako numizmatyka, kolekcjonują obrazy. Gdyby na przykład ludzie nie kolekcjonowali takich rzeczy, tylko je od razu utylizowali i wyrzucali, no to pokolenie mojej córki na dzień dzisiejszy nie wiedziałaby, że istniały takie rzeczy jak karta telefoniczna, jak kaseta VHS, jak waluta, monety sprzed wielu, wielu tam powiedzmy setek tysięcy lat, którym się płaciło w tamtych czasach. Nie wiedziałaby, że istniały takie, a nie inne obrazy, jeżeli by to one były niszczone, bo nie byłyby w formie fizycznej przechowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie w formach archiwizacji danych dzieł sztuki, moi drodzy. Na dzień dzisiejszy, jeżeli wszystko przyszłoby w cyfryzację, tak jak to właśnie mówili panowie w tym wideo o tych VTech, to moi drodzy, spuścizna 30, 40, 50 lat później, 100 lat nawet później powiedzmy, byłaby żadna, bo co by było z puścizną? Jeżeli wszystko byłoby w formach cyfrowych, w pełni kontrolowanych przez twórców bądź przez firmy streamingowe i innego tego typu, mające prawa do pewnych rzeczy, no to moi drodzy, jedną z puścizną dzisiejszych czasów byłyby laptopy, komórki i czytniki e-booków, które byłyby totalnie niefunkcjonalne, ponieważ zapewne te firmy już by padły, internet może by nie działał, zależy jaki byłby kataklizm czy coś na przykład, i nie byłoby zachowanych żadnych spuścizn danej epoki. Z jednej epoki były, wiadomo, piramidy, z innej epoki były papirusy, potem były jakieś na przykład malowidła, no każda epoka czymś fizycznym się symbolizowała, co można było przekazywać z pokolenia na pokolenie w ramach
archiwizacji historii, moi drodzy. A jak można archiwizować historię w wydaniach cyfrowych, do których pełen wzgląd i kontrolę ma właściciel danej firmy streamingowej bądź danego portalu aplikacji? No żadnej. I na dzień dzisiejszy, moi drodzy, powiem wam, że wiele tytułów, gier, muzyki, filmów, które wydane zostały tylko w formach streamingowych, wiele przepadło, bezpowrotnie. Bo a to komuś się machnęło i skasowało się, a to komuś się nie podobała ta treść, bo była niewygodna w danym momencie, a to się skasowała. Albo coś tam nie pasowało w jakimś elemencie, nie wiem, w jakiejś tam minucie czegoś, to trzeba było to na przykład pozmieniać, tak? Mówię, Disney tutaj przoduje, no oni zmieniają wszystko, oni zmieniają bajki, animacje, które są niewygodne i zmieniają treści, pewne rzeczy nie wyświetlają na przykład, pewne rzeczy no, są w ogóle niewyświetlane, niech będą chociażby to jakieś części kaczych opowieści, coś tam pozmieniali na przykład, w Pięknej i Bestii jakąś muzykę wycięli, bo coś tam im nie pasowało, chociażby mi się bardzo podobał oryginalny polski dubbing w Królewnie Śnieżce na przykład, w Siedmiu Krasnoludkach, ten oryginalny japoński, znaczy oryginalny polski dubbing z czasów jeszcze komunistycznych, powiem wam, i to co potem wydano w formie DVD, czy na właśnie na Disney Plus, no to są w ogóle inny lektor, na dubbing, to jest w ogóle inny dubbing. Więc jeżeli bym nie zachował sobie tej formy pierwszego DVD-ka z tym oryginalnym, moi drodzy, dubbingiem, no to na dzień dzisiejszy dostać go w formie jakiegoś tam, ściągnąć sobie go gdzieś skądkolwiek, praktycznie jest to niemożliwe. Jest naprawdę tego bardzo, bardzo mało, tych pierwszych wydań, więc to jest pewien rodzaj historii, moi drodzy. I jeżeli nie byłoby, nawet chodzi o te gry, moi drodzy, niektórzy mówią, że liczy się zawartość, no nie, w tych formach, w samym pudełku nie do końca ważna jest zawartość. Zawartość sobie możemy zarchiwizować w formie jakiejś, nie wiem, pliku na dysku, na pendrive'ie, nagrać sobie na osobne kilka tam płytek, żeby mieć kilka kopii, natomiast forma fizyczna wydania sama w sobie jest czymś wartościowym, pokazuje opis na przykład tego produktu, kiedy został wyprodukowany, jakieś licencje, nielicencje, sama ta grafika na okładce, sama ta grafika, moi drodzy, chociażby na nośniku, same te opisy w książkach, dodatkowo same nośniki pokazywane też są, na jakich nośnikach były wydawane kiedyś produkty, tutaj były na powiedzmy dyskach UMD chociażby, na Atari Jaguara były takie kartridże, zupełnie inne, to nawet nie musi działać, to jest forma historii, gry na Neo Geo MVS były na takich powiedzmy kartridżach, też zupełnie innych, też pewien rodzaj, powiedzmy, moi drodzy, historii. Tu mieliśmy na przykład gry na konsolkę Neo Geo Pocket, też zupełnie inny kartridż, też zupełnie inny nośnik. Wartość historyczną nie tylko ma zawartość nośnika, ale także sam nośnik, samo wydanie, same grafiki, cokolwiek z tym związane, moi drodzy, to ma też wartość i niejednokrotnie, o czym pewnie też nagram kiedyś filmik, wartość tych opakowań, tej warstwy wierzchniej jest więcej warta niż zawartość, ponieważ ja mam nawet wielu, moi drodzy, miałem klientów, którzy jak kupują u mnie jakąś grę, film, cokolwiek, nie interesuje ich, czy to działa, to może nie działać. Interesuje ich, żeby warstwa na druku, na płycie była nienaruszona, okładki, książeczki były w stanie takim idealnym i jak największa kompletność, czyli żeby niczego nie brakowało z pierwotnego wydania, bo to dla nich jest archiwizowanie wydań fizycznych. A możliwość zagrania to sobie archiwizują na przykład na dyskach, na płytach, na czymkolwiek innym, jako formę pliku, który jest, zawsze mogą odtworzyć sobie go, czy to na jakiejś konsoli przerobionej, czy to na emulatorze, ale zawsze jest to ta forma pliku niezmiennego, a to jest forma fizyczna wydania, pokazująca jak to zostało wydane, na jakim nośniku, w jakiej formie. To jest bardzo ważne dla wielu ludzi, którzy archiwizują pewien rodzaj historii. I teraz, moi drodzy, tak, jakbyśmy przejdziemy na wszystko cyfrowe, czyli tak, przejdziemy na książki cyfrowe, moi drodzy. Jeżeli będziemy mieli korzystać z książek z cyfrowych na czytniku e-booków, no to, moi drodzy, w tym momencie, kiedy coś tam się stanie, zepsuje, zniszczy, albo ewentualnie będziemy to z tego korzystali z formy też jakiejś streamingowej, czyli nie posiadania tego na własność, tylko w formie wypożyczenia, no to tutaj także, jak coś tam się strzeli, coś się stanie, coś komuś się zachce pozmieniać, nie będziemy mogli tej zawartości w pełni mieć w formie fizycznej. Jeżeli będziemy oglądali tylko i wyłącznie, moi drodzy, filmy na streamingu,
to jeżeli komuś się zachce usunąć dany film, to go usunie. Jeżeli komuś się zachce go zmienić, to go zmieni, bo będzie jakaś niewygodna treść na konkretną, powiedzmy, epokę lat. 10 lat później coś będzie niewygodne, trzeba będzie to ocenzurować, zmienić, bądź w ogóle wywalić, prawda? Jeżeli podobają Ci się takie treści na kanale, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę bądź dół, jeżeli nie, i komentarz. Wspomożesz tym kanał i dasz mi info, że wszystko jest ok. Wiele filmów takich jest, chociażby, nie wiem, czy Ludzka stonoga jest do obejrzenia na jakimś streamingu, albo Martrys na przykład, czy jest, albo jakiś tam, ileś tam Dni Sodomy i Gomory, też taki był film. No nie wiem, czy takie filmy są dostępne na jakichś streamingach. Pewnie nie, bo to są filmy bardzo kontrowersyjne i one nie mają prawa być puszczone na żadnej formie streamingowej, więc albo je puszczamy w formie fizycznej, czy to oryginalnej, czy nieoryginalnej, ale w formie fizycznej, którą mamy na własność, do której nie ma wzglądu internet i twórcy, którzy mogą nam to wywalić i usunąć, albo tego nie mamy, bo ktoś to po prostu może w każdym momencie ocenzurować, usunąć tak permanentnie po prostu, nie? Tak samo z muzyką. Jeżeli jakaś muzyka dzisiaj jest, wychodzi jakieś, kiedyś były punk rockowe, powiedzmy, zespoły, które były kontrowersyjne pod kątem Solidarności, czy tam innych jakichś, powiedzmy, haseł niewygodnych dla państwa, były też cenzurowane. I gdyby nie to, że były w formach fizycznych, to one by zniknęły, ich by w ogóle nie było. Tworząc dzisiaj treści różnego rodzaju, chociażby na YouTubie czy gdzieś, też musisz zachować pewne standardy, jeżeli chcesz, żeby ten film był na przykład puszczony, bo jeżeli będą tam nieodpowiednie treści, komuś nie spasują, no to będziesz skasowany, zbanowany i usunięty, i gdzie nie będzie. Więc jeżeli danego filmu, załóżmy, sobie nie zachowasz w formie fizycznej, to także może zniknąć, moi drodzy, także może zniknąć. Gra to samo. Mamy dzisiaj, ktoś nam powiedział o tej grze, że jest sobie to GTA na przykład, tak? I ono na dzień dzisiejszy, jakbyśmy chcieli sobie je instalować z płyt, musielibyśmy całą grę faktycznie ściągnąć. No ja rozumiem. Tyle, że jakby ktoś chciał sobie na przykład zrobić przegląd historii tej gry i zagrać sobie jej pierwotną wersję sprzed 10 lat, to mnie cieszy, moi drodzy, że jest ta gra wydana pierwotnie na PlayStation 3 czy na Xboxa 360, co pozwala zagrać sobie w tą grę, jeżeli nie podłączymy konsoli do internetu, w jej pierwotną wersję nagraną na płycie na premierę. To jest bardzo ważne. My, którzy chcieliby zagrać wersję totalnie niespaczowaną, totalnie niezmienioną w tą, jaką pierwszy zamysł był twórców. To jest bardzo też ważne. A nie w tą ostateczną wersję, która ma milion patchy, totalnie została zmieniona, wszystko przemodelowane, wersja HD Remix, wersja Ultra Edition, tak? No nie. Ktoś chciałby sobie zrobić przegląd, jak to twórcy z początku zrobili i dopiero potem może zagrać sobie wersję jakoś zremasterowane, spatchowane, zaktualizowane, prawda? I ta wersja możliwości zagrania w tą wersję niezaktualizowaną właśnie chociażby na PlayStation 3 tego GTA 5 jest rewelacyjna. To jest jeden z miliona przykładów. Bo gdyby ta forma fizyczna nie wyszła i GTA wyszło tylko w formie cyfrowej, to w tym momencie zagranie w wersję sprzed 10 lat byłoby praktycznie no niemożliwe, bo jeżeli to byłoby tylko cyfrowe, bez możliwości posiadania na własność, to jedną formą zobaczenia, jak to wyglądało kiedyś, byłoby dotarcie do jakichś filmów, czy to na YouTubie, czy innym jakimś portalu, gdzie te filmy zostały nieusunięte. Miejmy idealny przykład chociażby gry, moi drodzy, PT, że miał być kiedyś sobie taki Silent Hill, było sobie takie PT i gdyby to PT wyszło w tej formie demowej, na przykład w formie fizycznej, byłoby super, byłoby to jakiś rodzaj historii. Na dzień dzisiejszy to jedną formą zagrania w tą grę jest albo jakimś cudem nieuszkodzona konsola mająca to na dysku z tych pierwszych wydań, albo niestety tylko filmy pokazujące, jak ta gra wyglądała, ale ty już to nie zagrasz. Jeżeli nie masz tej konsoli, na której to było zainstalowane, i nie dotrzesz do jakiejś wersji, nie wiem, zhakowanych totalnie przez hakerów, którzy jakoś to zdołali zrobić w formie fizycznej, nieoryginalnej, ale fizycznej na własność, to ty w to już nigdy nie zagrasz. I takich wydań, moi drodzy, jest dużo. Gdyby na przykład z grami, ja miałem kiedyś dostęp do gier Alpha Pre-Production Copy, gry, które zostały nigdy na przykład nie wydane. Przykładem mogły być chociażby Flintstonowie wydani na konsolę Sega Dreamcast, moi drodzy. Była taka gra Flintstonowie, nie wydana nigdy fizycznie, znaczy wydana właśnie fizycznie w formie pre-production copy, czyli pełna gra już na full, na wydanie, wysyłana do recenzentów,
ale nigdy nie trafiła ona do sprzedaży w sklepach z tego jakiegoś dziwnego, nie wiem z jakiego powodu, czy tam coś z licencją było nie tak, czy konsola już nie opłacało się na nią wydawać gier, ale jest to jedna gra, którą ja znam, pewnie jest ich więcej, ale ja tą akurat jedną kojarzę na dzień dzisiejszy podczas nagrywania tego filmu, że ci Flintstonowie, istnieje możliwość posiadania ich w formie fizycznej tylko w tym pre-production copy. Kiedyś do tego miałem dostęp, niestety nie skorzystałem i sobie pluję w twarz strasznie teraz w tym momencie. Natomiast, moi drodzy, jest to jeden z tych właśnie elementów pokazujących, że gdyby nie to wydanie fizyczne, które w jakiś sposób jest dostępne, to na dzień dzisiejszy ta gra nigdy nie była wydana, więc pewnie nie ma filmów, nie ma nic kompletnie, nie byłoby dostępu. I teraz załóżmy dzisiaj. Tam jeden z tych panów na VTech-u powiedział, że jest sobie gra Alan Wake, która trafiła do dystrybucji cyfrowej, ale muzyka tam była chyba Davida Bowie oryginalna, ale już prawa licencyjne padły, więc gra na chwilę zniknęła, zmienili muzykę, pewnie walnęli taką, która nie wymaga żadnej płatności praw licencyjnych, bo to jest stara gra i nie ma co już pakować więcej pieniędzy, no i tam coś innego, coś pewnie gorszego, jak to zwykle bywa. I gra trafiła z powrotem do sprzedaży, ale już nie w oryginalnej, tylko zmienionej na rzecz braku licencji formie. I na dzień dzisiejszy, gdyby nie to, że Alan Wake ukazał się w formie fizycznej oryginalnie, chociażby na Xboxa 360, to nie byłoby wiadomo dla współczesnych graczy, którzy nie mieli z nią styczności, że istniała zupełnie inna ścieżka dźwiękowa do tej gry. I tak samo będzie się działo coraz więcej razy, moi drodzy. Prawa licencyjne stracą, nie wiem, do postaci, do muzyki, do jakiegoś, nie wiem, lektora, czy tam dubbingu. Do samej gry stracą prawa i gry znikną. Bo pewnie dużo gier zniknęło, moi drodzy, już tak? Dużo utworów muzycznych zniknęło, dużo gier przerobiono, więc nie można rezygnować z nośników, moi drodzy. Wręcz trzeba, to tak jak z pieniędzmi, moi drodzy, no, ludzie kolekcjonują monety, tak? Jest numizmatyka, kolekcjonują sobie monety od lat wielu, bo zawsze były te w pieniądze w formie fizycznej, więc ludzie z kolekcjonujący monety, numizmatykę, czy tam znaczki na przykład, ale powiedzmy tutaj o monetach akurat, bo to do tego się będziemy odnosili, kolekcjonują pieniądze, czyli walutę. Teraz, moi drodzy, chcą zmienić walutę w pełni, ustandaryzowaną walutę wirtualną dla całego tam świata. Są takie, krążą takie plotki. I teraz tak, jeżeli wprowadziliby tylko walutę cyfrową, czyli skończyłby się fizyczny pieniądz, moi drodzy, to jak wyglądałoby kolekcjonowanie numizmatyki za lat powiedzmy 30-40, gdybyśmy chcieli skolekcjonować monety bądź walutę, która obowiązywała w czasach dzisiejszych za lat 40-50. Co będziemy robili? Kolekcjonowanie wyciągów skąd? No to się mija z celem, prawda? Tak samo właśnie jest chociażby z tymi znaczkami. Kiedyś ludzie kolekcjonowali znaczki, dzisiaj już znaczków współczesnych kolekcjonować nie mogą, bo praktycznie, znaczy są tam jeszcze, poniekąd wychodzą te limitowane jakieś, ale to już wiadomo, jeszcze wychodzi. Ale jak się z pewnych rzeczy totalnie fizycznych zrezygnuje totalnie, moi drodzy, to nie będzie możliwości w żaden sposób archiwizowania historii, dzieł sztuki, waluty, muzyki, filmów, gier, obrazów, rzeźb, czegokolwiek. Bo nawet miała sobie wejść ta cała Meta, prawda? Meta, chyba tak się nazywało, jeżeli się pomyliłem, ale wydaje mi się, że Meta ta z tego Facebooka. I miało być wszystko wirtualne, masz swój wirtualny dom, wirtualne obrazy, wirtualne samochody, wszystko wirtualne, cały świat, tak? Mimo to, moi drodzy, w jaki sposób ten wirtualny świat zachowa historię dla pokoleń? Jeżeli już nawet obrazów nie będą malowali, bo będą je malowali w formach cyfrowych wszystko i wklejali sobie do wirtualnych domów w komputerze, w internecie, gdzieś tam w wirtualnej rzeczywistości. Ja jestem kolekcjonerem, prawda, ogólnie. I powiem wam, że nawet nie pod kątem samej gry, ale cenię sobie te wydania fizyczne, bo to jest jakiś rodzaj historii. Kasta VHS, dyskietka 5,25, 3,5 cala, potem kartridż do Super Nintendo, kartridż do Atari 2600, 7800, kasety magnetofonowe wykorzystywane jako forma muzyki, jako forma gier na przykład w Commodore. To wszystko jest historia. W jakiś sposób jest to historia. Teraz też nie mamy tylko i wyłącznie, bo goście z VTech-a nie odnieśli do tego, że nie mamy teraz co macie tylko płyt.
Owszem, są płyty CD jeszcze do muzyki, są płyty DVD, do niegdy jeszcze do filmów, bo dalej wychodzą, są płyty Blu-ray do gier na konsole bądź do filmów, ale są też kartridże do Nintendo Switcha na przykład. Są? Są. I to jest taka forma także jakiegoś tam elementu kolekcjonerskiego dla graczy, dla kolekcjonerów, dla graczy z epoki. Bo to jest jednak kartridż, to jest coś takiego, znaczy wiadomo, no nie jest to do końca kartridż, tak jak kartridż do chociażby do Jaguara, czy do na przykład Neo Geo MVS, ale jest to dalej jakiś tam, powiedzmy, nie płyta, jaka jest teraz powszechnie wprowadzona, tylko jakiś tam kartridż, prawda? Coś tam takiego jest, podobnie jak było chociażby w PlayStation Vicie. Też tam był taki właśnie kartridż, karta, jak to nazwać, tak zwał, ale jest to taki niuans, prawda, fajny, nie będący tym, co jest teraz stereotypowe, czyli płyta. Więc moi drodzy, ja osobiście nie chciałbym, żeby wszystko przeszło w cyfryzację, bo w tym momencie utrwalanie w jakikolwiek sposób historii, gdzie twórca bądź firmy, aplikacje streamingowe mają wzgląd do wszystkiego i mogą ci wszystko totalnie zmieniać, mogą zmienić ci dzieło, film sprzed 50-60 lat, pokasować, pociąć, pocenzurować, bo teraz jest to niewygodne, trochę nie bardzo. Bajki pokroju Tom i Jerry. Tworzone były w czasach, kiedy w Stanach Zjednoczonych było niewolnictwo, czarni byli uważani jako niewolnicy, prawda? Było to pokazywane w niektórych bajkach, chociażby właśnie z Toma i Jerry'ego, w niektórych bajkach na przykład z disneyowskich, na przykład z Myszki Miki. Potem to zostało pocięte na dzień dzisiejszy teraz, bo teraz co, to jest to niewygodne, teraz trzeba wszystko ciąć, trzeba ten... No dobra, ale to jest historia, nie tniemy historii, ale nie. Jeżeli coś jest w filmie, w formie streamingowej, niedostępne było, powiedzmy, fizycznie, to teraz możemy to pociąć. Jeżeli nie posiadacie tego w jakikolwiek sposób w formie trwałej sprzed lat, to dzisiaj tego nie będziecie mieli w ogóle. To, jak pocięto Toma i Jerry'ego, to jest niesamowite w wielu przypadkach. To, jak pocięto niektóre odcinki Myszki Miki, to jest niesamowite. To, jak pocięto Królika Baxa, to jest niesamowite. To są takie bajki, na których ja się wychowałem. I to jest cięcie historii na rzecz cyfryzacji, gdzie nie masz dostępu do pierwotnych wersji tego, co pamiętasz. Włączasz sobie dzisiaj odcinek Toma i Jerry'ego, którego pamiętasz sprzed 20 lat, czy tam 25 lat. Ten odcinek jest zupełnie inny. Ta pani nie jest taka, tylko jest taka. To mnie robi tego, a robi to. No, pół odcinka jakby nie było. No, moi drodzy, no ja uważam, że historii się nie zmienia i powinna istnieć możliwość, żeby ludzie, którzy chcą tą historię w jakikolwiek sposób archiwizować, czy to właśnie w formach fizycznych opakowań, a także zawartości, mieli tą możliwość. Bo nie tylko ważna jest zawartość, ale zawartość jest na tyle ważna, żeby zarchiwizować ją niezmienną, bo pudełka się nie zmienia, jak już je masz w kolekcji, w swojej własnej kolekcji zarchiwizowana, czy opakowania, czy okładki, czy książeczki. Ale treść, która nie jest przez ciebie posiadana w formie fizycznej własności, do której nie ma względu ktoś z zewnątrz i ci jej nie usunie, nie zabierze i nie zmieni, jest bardzo ważna. Jest bardzo ważne. I na koniec taka małe zwrócenie, bo tam pan powiedział, jak tam wasze, na tym VTechu, wideotechu powiedział, jak tam wasze stare kartridże i uruchamianie ich na tych starych sprzętach. No to mój drogi panie. Wszyscy ci, którzy na przykład grali w bardzo dawnych latach i kupowali na dyskietkach jeszcze te wszystkie gry, to powiedzcie mi, jak wam idzie odpalanie tych dyskietek dzisiaj. Tutaj mamy sobie klasycznego Game Boya Color z lat 90. Kuchniemy sobie. Włączymy. Wszystko działa. Nie mam problemów z uruchamianiem starych kartridży na starych konsolach, moi drogi panie. Nie mam. Wszystko hula. Na klasycznego chuchańca, jak to było za czasów Pegasusa. I co? Idziemy. Także moi drodzy, ja wam dziękuję za dotrwanie do końca, jeżeli się oczywiście wam udało. Jak się podobało, łapka w górę, nie podobało, łapka w dół. Nie subskrybujesz, będzie bardzo miło, jak zasubskrybujesz. Skomentujcie, co uważacie o tym całym cyfryzacji i zaburzaniu możliwości archiwizowania historii. I ja wam dziękuję.
Do następnego, cześć!